Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa na spotkaniu z naszym gościem, którym jest Dobrosław Kot, też znany jako Wit Szostak. Jest pisarzem, filozofem, autorem książki, o której dziś będziemy rozmawiać, Tratwa Odysa, esej o uchodźcach. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ta książka traktuje jakby temat uchodźców z takiej troszkę innej perspektywy, może niż obecnie się z nim spotykamy. Nie wskazuje nam na konkretne fakty, które się dzieją, jakby zdarzenia, których jesteśmy świadkami, ale przygląda się z takiej strony, jakby pokazuje, że uchodźca może być, uchodźca czy lub uchodźca jakby też w liczbie mnogiej, może być takim pretekstem do tego, żebyśmy my sobie zadali pytanie jakby też o nas i o to, jak traktujemy pewne sprawy. I chciałam pana zapytać tak naprawdę, jakie pytanie dobrze byłoby sobie postawić tak na samym początku, w takim właśnie myśleniu o tym, czego nas właśnie uchodźcy mogą też nauczyć, jakby czego, co powinniśmy sobie jakby zadać w takiej pierwszej kolejności. Dla mnie to w ogóle było, zanim odpowiem prosto na to pytanie, dla mnie to było też moje własne pytanie, szukanie perspektywy, gdzie filozof może się do tej dyskusji o uchodźcach jakoś wkręcić, prawda, bo będąc filozofem ma się zawsze takie poczucie, że zawsze się wchodzi gdzieś kuchennymi drzwiami, jakoś bokiem, prawda, inaczej o uchodźcach będą mówili politycy, inaczej socjologowie czy politolodzy, inaczej reportażyści, którzy po prostu opisują w różnych częściach świata przygody czy historie po prostu, które gdzieś tam są udziałem uchodźców, a inaczej filozof. Prawda? Pytanie, co ma zrobić filozof tutaj? I dla mnie takim odkryciem, od którego zaczynam, to jest odkrycie, że w gruncie rzeczy chcę, żeby to dobrze zabrzmiało, bo nie chcę powiedzieć, że uchodźcy są pretekstem, ale że pojawienie się uchodźców, spotkanie z uchodźcą, czy to ono będzie bezpośrednie, czy taka sama świadomość, że nagle pojawiają się ludzie w dużej ilości gdzieś u granic, prawda, naszego kraju, naszego świata, że jest okazją do fundamentalnego przemyślenia do wszystkich kategorii, którymi my się posługujemy w myśleniu społecznym, w myśleniu o nas samych, bo w jakim sensie pojawienie się uchodźcy kwestionuje nas samych w swoim dobrym samopoczuciu, w swoim przekonaniu, że jesteśmy u siebie, w swoim przekonaniu, że mamy słuszne i sprawiedliwe prawa, w swoim przekonaniu, że sobie dobrze urządziliśmy świat i nagle pojawiają się ci ludzie skądś spoza, z jakimś roszczeniem względem nas, prawda? Najczęściej to nie jest jakieś specjalnie wielkie roszczenie, ale jednak się pojawia, prawda? I teraz możemy tylko odpowiedzieć na to ich konkretne pytanie z perspektywy tego naszego świata, nie zmieniając go ani na trochę, mówiąc krótko, wciągnąć ich w tryby naszego świata, albo zastanowić się, że być może istnienie uchodźcy, tej figury, która jest taką figurą zupełnie wyjątkową, kwestionuje wszystkie nasze dotychczasowe ustalenia, prawda? Więc w tym sensie to jest ta perspektywa, od której jakby zaczynałem i którą starałem się, na ile mi się to udawało, konsekwentnie drążyć tutaj w tej mojej książce. Bo właśnie później, znaczy to się pojawia też dosyć wcześnie, ale właśnie tak jakby zainteresowało mnie to, że jakby jesteśmy jakby w takim właśnie zadomowieniu, znaczy czujemy się dobrze, jak myślimy o sobie, że mamy wszystko pod kontrolą, na zasadzie też takiego poczucia, że jesteśmy strażnikami praw, że chronimy nasze człowieczeństwo, ale też te nasze prawa właśnie określają, jakby prawa człowieka sprowadzają się do bycia obywatelem, co też właśnie pan porusza w swojej książce. I chciałam właśnie zapytać też o to napięcie pomiędzy byciem, jakby posiadaniem praw, które wiąże się z tym, że jestem obywatelem, a jednocześnie pojawia się ktoś, jakby taki człowiek bez praw obywatelskich, który nagle stawia nam też pytanie właśnie tak naprawdę, czy co w związku z tym, w sensie kim, jak się nam jawi, jak się przedstawia, więc też. Tak, to jest jakiś, tu się objawia jedno z fundamentalnych też napięć w świecie zachodu, prawda, że są prawa człowieka, które z definicji dotyczą każdego człowieka i kiedy o tym myślimy, czy mówimy, czy używamy tego pojęcia praw człowieka w takim, no, jakimkolwiek dyskursie, czy w debacie publicznej, to mamy oczywiście na myśli najczęściej to, że to dotyczy każdego człowieka, prawda, a potem okazuje się, że to już pojawia się zresztą w samych prawach człowieka w tej konstrukcji, prawda, nowożytnej, że każdy człowiek ma pewne niezbywalne prawa, to są pierwsze artykuły tej deklaracji praw człowieka, a kolejne są takie, państwo stoi na straży tych praw. No bo człowiek jest zbyt słaby, zbyt bezbronny, żeby sam egzekwować te prawa. W związku z tym z oczywistych, takich zdroworozsądkowych powodów jakiś silniejszy od człowieka organizm, w tym sensie państwo, musi nad tymi prawami czuwać i nad ich respektowaniem, ale skoro państwo już nad nimi czuwa, to potem szybko się okazuje, że w gruncie rzeczy prawa człowieka dotyczą obywateli.
I oczywiście wiadomo, że my mamy takie podejście, że ludzie, którzy nie są obywatelami naszego państwa, również na te prawa zasługują, ale cała konstrukcja prawna naszych wspólnot państw narodowych jest taka, że ci ludzie w gruncie rzeczy z tego systemu prawnego się jakoś wymykają. Są oczywiście regulacje prawne dotyczące migrantów, dotyczące uchodźców, prawda, są konwencje dotyczące uchodźców i tak dalej, ale jednocześnie względem uchodźców, czy szerzej względem osób, które przybywają do naszych stron, nie będąc naszymi obywatelami, my zachowujemy się zupełnie inaczej względem innych ludzi, prawda? No z perspektywy takiego zupełnie zdroworozsądkowego podejścia, no niedopuszczalne jest przetrzymywanie kogoś bez jego woli w zamkniętym jakimś obozie czy miejscu, jeżeli nic nie zrobił, prawda? To nie jest areszt, w którym ktoś czeka na osądzenie, prawda, ale jest oskarżony o jakiś tam czyn, prawda, i procedury prawne mają doprowadzić do uznania go za winnego lub niewinnego danych czynów, tylko to jest obóz przejściowy dla uchodźców, gdzie nagle ci ludzie lądują, nic złego nie zrobili, jedyną ich winą jest to, że chcieli być na tym terytorium. I tutaj dochodzimy do pewnego kolejnego fundamentalnego pytania, to znaczy, dlaczego my, jako wspólnoty państw narodowych Zachodu, prawda, bo w gruncie rzeczy ten ruch uchodźców jest, no, ma bardzo jasny kierunek tutaj, prawda, z pewnych części świata ludzie raczej przybywają do nas niż na odwrót. Dlaczego my mamy większe prawo do zamieszkiwania tych terenów niż inni? Oczywiście tu jest cały szereg argumentów, dlaczego tak jest. To jest nasza ziemia, ci naszych przodków, ojców, dziadów, prawda, myśmy tę ziemię uprawiali od Mieszka, prawda, czy nie wiem, Karola Wielkiego, prawda, czy Cesarstwa Rzymskiego. Ale pytanie, jakie mamy w gruncie rzeczy prawo, poza takim no, dość ładną opowieścią o przodkach, w gruncie rzeczy czuć się bardziej uprawnieni do tego, że możemy korzystać z tej ziemi, tylko dlatego, że ktoś w czyich żyłach płynęła podobna do naszej krwi, bo był naszym pra-pra-pra-pra-pra-pradziadkiem, co już te kolejne pokolenia rozmywają ten nasz genetyczny związek z tą osobą i uprawiała tę ziemię, w związku z tym mamy większe prawo korzystać z pszenicy rozmnożonej na tej ziemi niż osoba pochodząca na przykład z Sudanu, prawda, czy z Syrii. Z pewnej perspektywy to się wydaje kompletnie absurdalne, prawda? Dziwne jest to, że nam się nie wydaje absurdalne na co dzień. Czy też w ogóle tak sobie teraz pomyślałam, że jakby nawet kwestia kolonializmu przecież, który jakby no też w pewnym momencie ludzie zaczęli rościć sobie prawo do ziem, które tak naprawdę, z którymi nie byli związani, więc jednak takie eksplorowanie też się wiąże z jakimś takim poczuciem, że możemy więcej, w sensie możemy też wykorzystać kogoś, kto jest postrzegany właśnie trochę jakby, jest wyjęty spoza naszych praw, my chcemy być chronieni, ale ta druga strona już niekoniecznie musi. Więc jednak takie dążenie i myślenie o tym, że nam się należy coś więcej, jest cały czas jakby gdzieś tam się przewija i też teraz się na nas też trochę odbija, no bo jednak coraz większa świadomość pokazuje, że ludzie, którzy kiedyś byli wykorzystywani, jednak próbują jakby dotrzeć do jakby, wiadomo, że nie da się tego wszystkiego jakby zadość uczynić, ale jednocześnie jakby musimy ponieść jakieś tam konsekwencje i wziąć jakby odpowiedzialność za to, co wydarzyło się kiedyś wcześniej. Tak, no i to, że przybywają do naszych granic, powiedzmy sobie otwarcie, nie jest najgroźniejszą rzeczą, którą mogą nam wyrządzić, prawda, bo można sobie wyobrazić, że to zadośćuczynienie, co jest taką bardzo też jakby łagodną formą mówienia o jakimś wyrównywaniu, prawda, win czy strat, mogła nastąpić po prostu jakąś zwykłą, nie wiem, zemstą, prawda, która byłaby w przypadku na przykład, nie wiem, mieszkańców Konga na powiedzmy mieszkańcach Belgii, w jakimś sensie usprawiedliwiona. To znaczy wiadomo, że współcześni mieszkańcy Belgii niespecjalnie zawinni współczesnym mieszkańcom Konga, ale jeżeli zobaczymy na historię, prawda, króla Leopolda i tak dalej, to te winy są bardzo grube, prawda, i tutaj rzeczywiście to zadośćuczynienie właściwie jest niemożliwe, prawda. Więc rzeczywiście to poczucie, że nie tylko my jesteśmy u siebie, na naszej ziemi, ale również możemy dowolnie zajmować naszą ziemię, które towarzyszyło całej tej epoce kolonialnej, prawda, od czasu pierwszych odkryć. Jak się czyta te teksty o tych wielkich odkrywcach, prawda, których się uczymy w szkole, Kolumbie i tak dalej, to są rzeczy kompletnie jakby brzmiące jak baśń jakaś, prawda. Nagle pojawia się Kolumb, prawda, wysiada na jakiejś nieznanej sobie lądzie i ogłasza, że teraz ten ląd jest częścią, prawda, korony hiszpańskiej, prawda. No jakby... Brak myślenia jakby o innej perspektywie. Brak myślenia o innej perspektywie, że tam już są jacyś ludzie, prawda, notuję tylko, co jest równie absurdalne, prawda, że nikt nie wyraził sprzeciwu, prawda, i ci Indianie nie rozumiejący języka hiszpańskiego, prawda, nie zgłosili żadnych sprzeciwów, prawda, w związku z tym jakby, no, tak jest, że to już jakby jest nasze terytorium, prawda, ta ekspansja, to panoszenie się człowieka Zachodu jest czymś bardzo charakterystycznym, więc dla całej tej epoki nowożytnej, więc też trudno się dziwić, że
jest silne przekonanie człowieka Zachodu, że co jak co, ale ta Europa, stara Europa do nas należy, prawda? I tylko do nas, prawda? Przecież jak się czyta teksty o tych czasach już, kiedy rozpadały się imperia kolonialne, prawda? To rozgoryczenie Anglików, że tracą kolonie, że w gruncie rzeczy już nie są u siebie w tych Indiach, już nie są u siebie, prawda? I tu można wymieniać oczywiście bardzo wiele krajów, z których musieli się już wycofać w taki czy inny sposób. No pokazuje, jak to myślenie imperialne głęboko było zakorzenione, prawda? I na tym jest zbudowany nasz porządek. I teraz ten uchodźca to jest ktoś, kto to rozwala po prostu, bo on przychodzi i mówi nie, jest inaczej. On nawet nie musi nic mówić, prawda? Tylko samą swoją obecnością pokazuje, że coś jest nie tak. Uwiera trochę jak taki kamyczek w bucie, prawda? Z każdym krokiem, prawda, coraz bardziej daje do myślenia i daje do zrozumienia, że coś jest nie tak i że musimy coś zmienić tutaj. I też jakby taki wątek, który też pan poruszał w książce o używanie w ogóle słowa barbarzyńcy. W sensie właśnie jak Karol Modzelewski w książce Barbarzyńska Europa opisuje to, jak w jaki sposób też określamy na przykład osoby albo już jakby całe społeczności, które są właśnie spoza naszej kultury, których jakby samo to słowo barbarzyńca, które odnosi się do takiego jakby bełkotu, który jest dla nas niezrozumiały, a jednocześnie stoi za tym jakieś znaczenie, więc tak naprawdę te normy właśnie, które do tej pory były ustalone i w których właśnie teraz żyjemy, są takie bardzo jakby namacalne, jakby każą nam zastanowić się właśnie teraz nad tym, czy należy je napisać na nowo, albo po prostu jakby też zacząć się im przyglądać, bo tak naprawdę trochę żyjemy cały czas w świecie, który jakby nie chcemy podważać tego, co było do tej pory. I to wydaje mi się też właśnie bardzo istotne w tej książce, że ona jakby zmusza do tego, czy zmusza, że jakby może bardziej kieruje w stronę tego, żeby się nad tym zastanowić, że to jest coś, co właśnie jakoś jest bardzo niewygodne, bo narusza jakby takie poczucie też bezpieczeństwa, ale jednocześnie chce jakby napisać coś na nowo, jakby znaleźć jakieś rozwiązanie. Bo wiem, że tu są bardziej stawiane pytania niż jakby pokazywanie odpowiedzi, ale wydaje mi się to właśnie dosyć bardzo znaczące, że czy właśnie to, szczególnie jakby to określenie barbarzyńcy jest jakoś tam, wydaje mi się, mocno wybrzmiewa. Ta karta Koryo barbarzyńcy, prawda, która pojawia się w świecie greckim, odgraniczająca świat Greków helleński od całej reszty, to jest kategoria, która w gruncie rzeczy tworzy, bez używania tego słowa, kategorię cywilizacji, prawda? I kategoria cywilizacji z zewnątrz może wyglądać na bardzo taką demokratyczną kategorię, no bo mówimy o różnych cywilizacjach, wschodu, zachodu, południa, północy, są różne cywilizacje. I możemy sobie nawet wyobrazić, że ich nie oceniamy specjalnie, prawda? Chociaż takie pojawiają się, mówimy o kulturach pierwotnych czy prymitywnych, prawda? Antropologia kulturowa przepracowywała te poszczególne pojęcia, prawda? Starając się eliminować te, które byłyby wartościujące czy jakoś jednoznacznie deprecjonujące jakieś rodzaje cywilizacji, jakieś rodzaje kultur. Ale to pojęcie cywilizacji ma charakter głęboko niedemokratyczny i przemocowy, dlatego że ustala granice pomiędzy cywilizowanymi ludami, a tymi, którzy nie są cywilizowani, czyli są dopiero kandydatami do bycia ludźmi, prawda? W gruncie rzeczy tutaj zachodzi bardzo podobny mechanizm, chociaż na innym poziomie, prawda? Nie politycznym, ale kulturowym, który zachodzi w tym przeniesieniu praw człowieka na kategorię wyżej, czyli obywatela, prawda? I nagle trzeba być obywatelem, żeby podpadać pod te prawa człowieka, zasługiwać na nie w jakimś sensie. Podobnie tutaj się dzieje, że w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy niby jesteśmy ludźmi, tak ta narracja ujawnia de facto takie założenie, prawda? Ale tak naprawdę tylko cywilizowani ludzie są prawdziwymi ludźmi. Tamte są kandydatami na ludzi. Przecież to były debaty, które się toczyły w kościele na przykład po wielkich okresach geograficznych, czy Indianie mają duszę, prawda? Niewolnictwo, które w gruncie rzeczy byłoby do pomyślenia, jest do pomyślenia w świecie greckim i rzymskim, prawda? Ale jest też w ramach tamtego świata ono się wewnętrznie uzasadnia, prawda? Nie z perspektywy naszych normetycznych, ale wewnętrznie się uzasadnia. Z perspektywy świata chrześcijańskiego powinno być kompletnie odrzucone, prawda? Natomiast tutaj następuje jednak pewne bardzo wyraźne wartościowanie, że jeden człowiek może posiadać drugiego człowieka. Może sobie go kupić, tak jak kupuje sobie krowę, dzbanek, kawę, szklankę, prawda? I więc to pokazuje, że to pojęcie cywilizacji jest pewnym argumentem w ręku tych, którzy
w gruncie rzeczy stosują przemoc wobec innych, prawda? To my jesteśmy cywilizowani, bo za nami idzie prawdziwa wiara, prawdziwa kultura i tak dalej, a tamci są barbarzyńcami, których mowa nawet nie przypomina ludzkiej mowy, prawda? No, ludzkiej, czyli naszej, prawda? Wiadomo, no. Coś tam sobie mówią niby, ale w gruncie rzeczy to my mamy prawdziwy język i to my mówimy prawdziwym językiem. W gruncie rzeczy w tym pojęciu cywilizacji jest wielka uzurpacja i ta kategoria, tak lub inaczej używana, no była jednym z argumentów, prawda, czy jednym z całego tego zaplecza kolonizacji, prawda. To my niesiemy cywilizację, jedyną cywilizację zachodu, chrześcijańską i tak dalej, w inne części świata, gdzie jej nie ma. W związku z tym, ponieważ mamy to światło cywilizacji ze sobą, w związku z tym mamy szczególne prawa panowania nad innymi, podobnie jak panuje się nad dziećmi, prawda. To znaczy, ponieważ dzieci w tych takich najbardziej tradycyjnych ujęciach, prawda, są dopiero kandydatami dopiero na człowieka, którego trzeba wychować, nauczyć i tak dalej. W związku z tym tamci ludzie tych innych cywilizacji, czy nawet nie cywilizacji, są takimi protoludźmi, których musimy dopiero wychować i dlatego możemy nad nimi panować, prawda? Tak jak przez wiele, wiele stuleci była zgoda na używanie kar cielesnych względem dzieci, czy w ogóle przemocy względem dzieci, prawda? Bicie jako najprostszy element edukacyjny czy wychowawczy. Tak samo tutaj, prawda? Możemy używać przemocy względem innych, ponieważ my ich wychowujemy, my im pokazujemy. No to jest trudne, to pokazywanie tego światła, więc jakby to wymaga pewnego wysiłku. My się z tym męczymy, oni się męczą, ale będą nam wdzięczni, prawda? I dalej jesteśmy, mimo że te imperia się porozpadały, my dalej żyjemy w tym świecie, to znaczy mentalnie jesteśmy dalej w tym zanurzeni gdzieś tam. A właśnie, bo jeszcze też kwestia, w sensie takiej, jeśli chodzi o takie pojęcia, które wydają się, że są znane nam wszystkim i jakby patrzymy na nie w podobny sposób, na przykład kwestia gościnności, że jakby też Polacy są utożsamiani z takim narodem, który stereotypowo jest bardzo gościnny, otwarty i jakby przyjmuje do swojego stołu ludzi, ale właśnie też w książce jest to zaznaczone, że tak naprawdę ta gościnność jest obwarowana taką warunkowością, że tak naprawdę nie przyjmujemy wszystkich, tylko przyjmujemy tych znanych, którzy są jakoś bezpieczni. A też porusza pan w książce z kolei pojęcie gościnności, które funkcjonowało w kulturze greckiej i też w tradycji biblijnej, jako coś pokazujące jakby z innej perspektywy. I gdyby mógł pan jeszcze tak troszkę opowiedzieć o właśnie tej drugiej stronie gościnności, tej pierwszej. Tak, to znaczy trzeba zaznaczyć, że zapewne, czy też być może ta codzienna gościnność Greków wyglądała nieco inaczej niż w wielkiej literaturze, prawda, która o gościnności pisze, starogreckiej, ale na poziomie tego dyskursu o gościnności, prawo gościnności było jednym z najważniejszych praw kultury greckiej. Przybysza trzeba było ugościć, nie pytając go o imię. To jest dość ważne, dlatego że już zapytanie o imię mogłoby wprowadzać pewne ograniczenia, bo to imię mogłoby sugerować pochodzenie z wrogiego kraju, z wrogiego państwa, prawda, z wrogiego królestwa, w związku z czym nie pytając o imię, czyli nie pytając o ten cały bagaż polityczny, ideologiczny, religijny, prawda, który ze sobą gość, nieznajomy, przybysz wnosi, bez względu na to wszystko udzielamy mu pomocy, prawda. I rzeczywiście w wielu tekstach kultury greckiej, w Odysei, w innych tekstach znajdują się bardzo wyraźne wskazania. Mało tego, mówi się o tym, że jedno z najgorszych miejsc w Hadesie to jest miejsce dla tych, którzy złamali święte prawo gościnności, prawda? Ono jest tak nazywane świętym prawem gościnności i tych, którzy go nie dopełnili, jakby czekają zbrodnie porównywalne, kara porównywalna z karą, która czeka ojco i matkobójców, czyli jakby to najgorszy w ogóle jakby sort, już taki najgorsza kategoria, prawda, w tych kręgach piekielnych greckich, prawda, państwa umarłych. Więc jakby to było dla nich rzeczywiście bardzo ważne, przynajmniej na poziomie deklaratywnym i takiej gościnności doświadcza na przykład Odys, prawda, który jest przyjmowany na przykład przez Feaków i tam jest goszczony. Karmen dopiero potem ujawnia swoje imię i opowiada o swoim losie, o swoich wędrówkach. Więc podobnie się dzieje w świecie biblijnym, kiedy widzimy tę gościnność na przykładzie historii Abrahama, który przyjmuje trzech wędrowców, nie pytając ich o imię, każe zabić ciele, każe zagnieść ciasto, prawda, i podejmuje ich
podejmuje ich w bardzo taki no, gościnny sposób, jednocześnie nie ingerując w ogóle w ich życie, są bardzo tajemniczy tutaj. Potem spotyka go za to sowita nagroda, oczywiście, co jest też pewnym takim moralitetem tutaj, prawda, z tej opowieści płynie, że warto być gościnnym, bo z tego może coś pozytywnego dla człowieka wyniknąć. Ale tu nie chodziło o wdzięczność, tu nie chodziło o to, że liczymy na rewanż, tylko elementarne prawo człowieka do tego, żeby być ugoszczonym, kiedy jest w potrzebie. I oczywiście tutaj rodzi się pytanie, jakie są granice i warunki tej gościnności. O tej gościnności, o której ja mówię, to jest gościnność względem nieznajomych. Kiedy mówimy o gościnności polskiej, to najczęściej mamy na myśli sytuacje czy przykłady, które nam się pojawiają, gościnność względem tych, których znamy, prawda? A więc tu to zastawiony stół na rodzinnych imieninach, prawda, i tak dalej, wesela, prawda? Tylko to są wszystko gościnność, która jest gościnnością w pewnym sensie łatwą, bo zapraszamy gości. Gościnność, o której ja tutaj mówię, to jest gościnność gości nieproszonych. Przyjmujemy tych, których nikt nie zapraszał, którzy pojawiają się znienacka, pojawiają się skądinąd i w gruncie rzeczy swoją innością mogą, ale nie muszą, mogą stanowić jakieś zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, prawda? A w każdym razie ich inność może być dla nas problematyczna. Kiedy gościmy znajomych i przyjaciół, to możemy uchodzić w gronie tych przyjaciół za najbardziej gościnnych, ale to wcale nie znaczy, że jesteśmy gościnni w tym fundamentalnym sensie. Więc myślę, że te dwie gościnności trzeba byłoby tutaj bardzo rozróżnić, bo to jest coś zupełnie innego, mimo że używamy tego samego słowa. I na przyjaciół, który przychodzi do naszego domu, też mówimy goście, prawda? Mieliśmy dzisiaj gości, czyli przyszła, nie wiem, dwie zaprzyjaźnione pary, zjedliśmy dobre jedzenie, wypiliśmy dobre wino, było gościnnie. No ale to nie o to tutaj chodzi w tej gościnności. Więc gościnność wobec uchodźców jest gościnnością właśnie wobec innych i wobec obcych, prawda, o których bardzo niewiele wiemy. Czasami nam się wydaje, że wiemy o nich coś, nakładając na miejsce, skąd pochodzą, jakieś stereotypy o świecie islamu, o ludziach z Bliskiego Wschodu, o ludziach z Afryki i tak dalej, ale najczęściej nie wiemy o nich nic, po prostu. O tych konkretnych jednostkach, które pukają, mówiąc tutaj symbolicznie, prawda, do drzwi, nie wiemy nic, prawda. I to jest dopiero test gościnności, czy jesteśmy w stanie ich przyjąć. Bo też jakby mówiąc o uchodźcach, bardzo często pojawia się taka emocja jak strach, no właśnie przez to, że są jakoś nam nieznani, pochodzą z obcej kultury, są w jakiejś też sytuacji zagrożenia, która też przypomina o tym, że no, to, że akurat my jesteśmy w tym bezpiecznym miejscu, jest być może tylko czasowe i tak naprawdę jakoś ten strach też zagląda nam w oczy na zasadzie takiej, że no, sami musimy się zmierzyć z taką potencjalną możliwością, że być może też możemy być w ich sytuacji. I z kolei właśnie jakby rozwiązaniem takiej sytuacji, tego strachu mogłoby być takie stopniowe jakby oswajanie na zasadzie przyglądania się i też właśnie poznawania tej innej kultury, ale z drugiej strony też tak sobie pomyślałam, że to oswajanie może no może też rodzić pewnego rodzaju obojętność na zasadzie, że tak naprawdę można też oswoić sytuację, w której cały czas ktoś czeka na pomoc, w której po prostu przyzwyczajamy się do tego, że jest ta sytuacja zawieszenia, na przykład właśnie ten sam jakby pomysł budowania obozów dla uchodźców oczywiście jest pewnym rozwiązaniem, ale jest takim rozwiązaniem jakby w zawieszeniu, ponieważ cały czas te osoby tam wyczekują, jakby nie są już tymi uchodźcami, w sensie nie są w tej sytuacji jakby aktywnego jakiejś czynności, tylko wyczekiwania. I czy właśnie takie mówienie na przykład o oswajaniu, nie sądzi pan, że właśnie rodzi też jakiegoś rodzaju niebezpieczeństwo, że lepiej się skonfrontować jednak z takim, że lepiej jakby działać od razu niż wyczekiwać? Nie wiem, czy to było jasne pytanie? Tak, znaczy tu jest jakby cały konglomerat problemów, który się pojawia. To znaczy wydaje mi się, że to, że mówimy o, czy próbujemy jakoś werbalizować nasze lęki przed uchodźcami, albo mówiąc szerzej, prawda, żeby nie ograniczyć tego do kategorii uchodźców, czyli tych, o których wiemy lub podejrzewamy, prawda, że w miejscu ich zamieszkania grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo, czy wojna, czy głód, czy coś bardzo jakby konkretnego, co zagraża ich życiu, tylko szeroko, kiedy mówimy o migracji, prawda, kiedy już jakby nie ma tego najprostszego tłumaczenia, że przybyli, bo musieli, bo inaczej, tylko po prostu przybyli, bo na przykład chcą lepszego życia.
wydaje mi się, że mówienie o tym, że oni są inni kulturowo i możemy się ich trochę obawiać, bo jest pewnym pretekstem. To znaczy jest wiele przykładów, które pokazują, że dokładnie takie same reakcje jak na pojawienie się uchodźców, w sensie reakcje niechętne, pełne dystansu, demonizujące tych uchodźców, pokazujące, mnożące potencjalne zagrożenia, które się wiążą z ich pojawieniem, pojawiały się, kiedy w danych krajach następowały migracje wewnętrzne, prawda? Coś, co mnie bardzo uderzyło jakiś czas temu, kiedy sięgnąłem sobie do Gron gniewu Steinbecka, to jest to, że dokładnie taką samą retoryką, jaką witani są przez przeciwników uchodźców, uchodźcy z innych krajów, z innych kultur, teraz w Polsce czy w ogóle w Europie, witani byli Amerykanie, mieszkańcy Oklahomy, którzy z powodów biedy w czasach wielkiego kryzysu chcieli przybyć do Kalifornii. I retoryka jest dokładnie taka sama, prawda? Roznoszą choroby, są brudni, do tego jeszcze są, prawda, rozbudzeni seksualnie, będą gwałcić nasze kobiety i tak dalej. Są dokładnie te same argumenty. A to są obywatele tego samego państwa. To są... W tym samym kolorze skóry jeszcze, prawda? Wyznawcy jakiejś denominacji chrześcijańskiej, czyli no tutaj trudno powiedzieć, bo tych protestanckich kościołów, prawda, obecnych w Stanach Zjednoczonych jest dość dużo, no ale nie wiem, prezbiterianie, prawda, baptyści, ewangelicy, czyli w gruncie rzeczy pod względem kulturowym zupełnie tacy sami jak my, a jednocześnie to, że oni się pojawiają nagle, budzi takie same negatywne emocje. I wydaje mi się, tutaj oczywiście to jest jakby eksperyment myślowy, który możemy sobie przeprowadzić, że gdyby doszło w Polsce do takiej sytuacji, że nagle, wyobraźmy, spuśćmy wodze wyobraźni, prawda, podnoszą się wody w morzach i pomorskie, zachodnio-pomorskie zostaje zalane, prawda, i nagle ludzie z tamtych regionów z powodu ewidentnej klęski żywiołowej, ileś tam powiedzmy dziesiątków kilometrów kwadratowych jest zalanych wodą, przybywają w inne regiony Polski. Zostawiają wszystko im zalewa ta woda i tak dalej, przybywają tutaj, koczują gdzieś na trawnikach, rozbijają obozowiska, próbują jakoś się zorganizować, z jakichś desek klecą sobie jakieś, zajmują pustostany. Myślę, że retoryka byłaby dokładnie taka sama, prawda? I to nie jest jakbym jakieś, wydaje mi się, że tu nie jestem przesadny w tym takim zgrubnym wniosku, tylko jakby no, przykłady jakby ze świata pokazują dokładnie to samo, że migracje wewnętrzne, jeżeli są tylko, przekroczą pewien punkt, prawda, jakiś krytyczny dla ludności osiadłej, są tak samo witane jak zewnętrzne. I wtedy już nie ma argumentu, że inna kultura, inna religia, po prostu chodzi o coś zupełnie innego w związku z tym. Dlatego mówię o tym, że to jest pretekst i oświadczenie nic nie da, bo nie o to chodzi w gruncie rzeczy. To znaczy nie o to chodzi, bo chodzi o zupełnie inne jakby lęki niż te, które wynikają z innej kultury, czy z odrębności. Bo to chyba też... To są słowa Levinasa, którego też pan przytacza, że tak naprawdę lęk przed, znaczy, że przywiązanie jakby do miejsca, to takie nasze poczucie, że mamy coś oswojonego i takiego nam dobrze znanego, często też powoduje lęk przed innymi, na zasadzie takiego, że jakby przywiązanie do czegoś, nie wiem, do rzeczy, do miejsca, jakby rodzi też taką perspektywę, że to może nam zostać zabrane i rzeczywiście może nie jest już istotne tak naprawdę przez kogo, ale że po prostu jest to nasze i jakby nie chcemy się tym dzielić. Znaczy może... Pytanie, na ile to zagrożenie jest realne, prawda? Bo oczywiście te lęki można wyolbrzymiać, te lęki można jakoś tutaj nazywać czy mnożyć, ale pytanie, czy rzeczywiście takie zagrożenie istnieje, prawda? Oczywiście można sobie wyobrazić, że w kraju, który liczy sobie, ma jakąś populację, pojawienie się jakiejś ilości czy liczby migrantów, prawda, powoduje, może podać pewne radykalne zmiany, prawda, no bo na rynku pracy pojawiają się nowe osoby i tak dalej, prawda, więc jakby wiadomo, że w świecie ograniczonych zasobów pojawienie się nadmiarowej względem już tej jakoś ustalonej liczby, prawda, powodują pewne perturbacje, prawda, które mogą się zakończyć w różny sposób, prawda. Natomiast pytanie, na ile te zagrożenia są w ogóle realne. Ja w swojej książce staram się unikać tej perspektywy praktycznej, to znaczy perspektywy, która stara się oswajać lęki przed uchodźcami, mówiąc, że w gruncie rzeczy nie ma się czego obawiać i pokazując pewne konkretne rzeczy. To już jakby nie jest, wydaje mi się, zadanie filozofa. To znaczy są badania politologiczne, ekonomiczne, które pokazują, że wielkie migracje wcale nie powodowały jakiegoś gwałtownego kryzysu ludności lokalnej, tylko wręcz przeciwnie, prawda? To znaczy, bo na przykład na rynku pracy uchodźcy i imigranci zazwyczaj nie mieszają się z ludnością osiadłą, jeżeli mogę używać takiej tradycyjnej tej formuły, dlatego, że
że aspirują do innego typu prac i też jakby wykonują prace, które na przykład, nie wiem, migranci do Niemiec wykonują prace, które Niemcy by nie wykonywali, albo w każdym razie nie za takie pieniądze, w związku z tym są wygodnym rozwiązaniem pewnych też problemów na rynku pracy, prawda? I jeżeli zobaczymy, jakie prace wykonują w Niemczech migranci, jakie prace wykonują na przykład też Polacy w Wielkiej Brytanii i tak dalej, to widzimy, że tutaj jakby tego bezpośredniego zagrożenia nie ma, chociaż ono przez polityków jest często wyolbrzymiane. Wydaje mi się, że też no, jakby to jest takie dosyć oczywiste, no, ale wiadomo, że też rodzi zagrożenie pewnego niezadowolenia tych osób po jakimś czasie, no bo wiadomo, że każdy jakoś tam chciałby poszerzać swoje możliwości, jakby zbudować trochę lepszy świat, a też takie, to może też rodzić ryzyko po prostu trzymania ludzi w pewnym getcie, w takim że ktoś ma właśnie ten gorszy rodzaj pracy, a ktoś jakby jest w stanie, no ale wiadomo, że to już jest troszkę inna perspektywa. A chciałam też jeszcze zapytać o właśnie o język, którym się też określa zjawisko uchodźców. Właśnie to określanie na przykład jak fala albo napływ, albo też takie bardzo jakby obciążające. I wspomina pan właśnie w swojej książce o tym, że ten język często może jakby właśnie rodzić taką przemoc na zasadzie, że też inaczej nasza wyobraźnia pracuje, jeśli mówimy o konkretnym właśnie uchodźcy, albo właśnie też to zderzenie migrantów i uchodźców, to takie rozgraniczenie na to, że łatwiej mówić o osobach, którzy na przykład są na naszej wschodniej granicy w oczekiwaniu, jako o migrantach, ponieważ no, wtedy to poczucie jakby i odpowiedzialności i takiego ciężaru jest złagodzone, ponieważ migranci są jakby przyszli tu jakby z własnej woli, nie uciekali przed jakimś zagrożeniem, które jest bardzo znaczące i które może stawiać ich życie pod znakiem zapytania. Więc właśnie to rozgraniczenie, w sensie to jak pracuje język i to jak buduje naszą świadomość, gdyby też mógł pan troszkę... To działa oczywiście w obie strony, prawda? Dlatego, że jeżeli byśmy zobaczyli jakiś podział w tym stanowisku względem uchodźców, prawda, na jakieś takie dwie grupy, powiedzmy, pozytywnie nastawionych do uchodźców i negatywnie nastawionych, mówiąc w uproszczeniu, to po stronie negatywnie nastawionych będzie próba opowiadania o nich jako o migrantach, czyli tych ludzi, którzy wyruszyli, choć nie ma takiej konieczności, prawda? Czyli jakby, mówiąc krótko, to, co pani powiedziała, może nie należy się na nim tak specjalnie litować, bo wcale tam nie było tak źle. Taka jest jakby do powiedzenia tej narracji. Temu towarzyszą te obrazy, prawda? Te słynne memy, prawda? Które też są jakby no, fałszywe na poziomie jakby faktów, pokazujące, nie wiem, ludzi na granicy w jakichś kurtkach, które rzekomo mają być kurtkami za kilka tysięcy złotych, prawda? Że jeśli ktoś się proste jakby porównanie tych zdjęć pokazuje, że to nie jest taka sama kurtka, co tylko granatowe kurtki z kieszeniami, prawda? Zimowe, a to nie jest ta kurtka za kilka tysięcy złotych, no ale pomijając jakby już te egzemplifikacje, które mają potwierdzić właśnie to, że to są dobrze sytuowani, młodzi, silni ludzie, prawda, którzy w gruncie rzeczy, no właśnie nie wiadomo dlaczego tutaj przybywają, skoro tam mają tak świetnie, no ale przybywają jednak. Ale z drugiej strony jest też to, żeby do jednego worka, jeżeli mamy to rozgraniczenie, które jest rozgraniczeniem również prawnym, prawda, dlatego że uchodźcom przysługują inne prawa niż migrantom, prawda, w związku z tym po drugiej stronie też jest próba też nazywania wszystkich uchodźcami, prawda, to znaczy, żeby pokazać, jak bardzo jest ich zagrożone życie w miejscach ich, skąd wyruszyli, prawda? I to jest jakby też próba przeciągania tego języka na jedną i drugą stronę, więc ta walka na poziomie języka odbywa się po każdej stronie, prawda? To znaczy język rządzi tutaj i jaką narrację narzucimy, to tak będziemy tę sprawę widzieli oczywiście. Więc tutaj nie mamy do czynienia z jakimś gołym fenomenem, który jest każdemu dany dokładnie tak samo, tylko przez okulary języka widzimy go zupełnie inaczej, prawda? I tak jak okulary zmieniają nam perspektywę widzenia, też kolor widzenia. Tak samo sama problematyka, prawda, jest język, jakim o tym opowiadamy, też jakby to ma znaczenie i w gruncie rzeczy on, wydaje mi się, stwarza tę sytuację. To znaczy, że nagle ktoś może być widziany jako zagrożenie, a ktoś może być widziany jako ten przybysz, który w gruncie rzeczy nic nam złego nie zrobi, tylko potrzebuje tego przygarnięcia, bo w miejscu swojego zamieszkania pierwotnego czy narodzin jego życie jest zagrożone. I jeszcze, bo pan powiedział też o falach, prawda, o tym, rzeczywiście tutaj pokazanie tego naporu, fali ma wywołać jakby oczywiście, no,
wzmożenie pewnego strachu, prawda? Kiedy mówimy, że przybyło, nie wiem, 100 uchodźców, no to z perspektywy Europy 100 uchodźców to jest nic, ale kiedy mówimy już o fali, przecież jakby zobaczyć bezwzględne liczby uchodźców, którzy w okresach tego największego kryzysu imigracyjnego w ostatnich latach przybyli do Europy, to są ludzie liczone w tysiące, prawda? Czy ewentualnie w dziesiątki tysięcy maksymalnie. Jeżeli zobaczymy sobie, powiedzmy, jak to się rozlokowuje, prawda, na terenie Europy, prawda, liczącej dziesiątki, czy setki milionów ludzi, to naprawdę to nazywanie tego falą, czy nazywanie tego tsunami, czy w jakikolwiek inny sposób jest głębokim nadużyciem po prostu, bo to są jakby nadal procenty czy promile populacji Europy, prawda? Oczywiście... Znaczy, pewnie idzie za tym taki strach, że wiadomo, że to jest tylko taki początek czegoś, co może uruchomić właśnie wielką lawinę, że tak naprawdę godząc się na pewne ruchy teraz i to, że jakby wpuszczamy część osób, może też jakby wydaje mi się, że jakby rosnąca świadomość tego, że tak naprawdę czeka nas coraz więcej takich migracji związanych też z kryzysem klimatycznym na przykład i z tym, jak za jakiś czas Europa będzie się musiała z tym zmierzyć. Wydaje mi się, że to może być też jakoś znaczące, w sensie na takim po prostu chronieniu tego, co jeszcze nas czeka. Może teraz to nie jest jakby duża skala, ale jednocześnie lepiej może mówić o niej w ten sposób teraz, żeby się przed czymś uchronić, co wydaje mi się, że też jakby nie jest możliwe tak naprawdę, ale może też taka właśnie zapobiegliwość. Tak, to znaczy, no, to jest pewien proces, którego nie da się zatrzymać, to znaczy dysproporcja pomiędzy światem Zachodu, a światem, nie wiem, czy północy, południa, różnie są budowane te dychotomie, jest tak wielka, że w pewnym momencie jakby wszystkie te ograniczenia przestaną działać po prostu, bo jakby to nie jest pytanie, czy uda się powstrzymać uchodźców, tylko na jak długo da się odwlec masową imigrację do Europy, czy powiedzmy świata Zachodu, prawda? To jest jakby to pytanie, które stawiają sobie politycy, bo nikt chyba przy zdrowych zmysłach nie myśli, że da się w ogóle paroma regulacjami prawnymi, czy murami, czy z jakimiś brutalnymi zachowaniami względem uchodźców sprawić, że ludzie nagle powiedzą, a to już nie będziemy tam do tej Europy jechać, bo nie warto, prawda? Skoro ludzie już teraz ryzykują życie, to oczywiście można sobie wyobrazić, że ryzykują to życie dla nowszego modelu iPhone'a, ale myślę, że nie. To znaczy nikt nie ryzykuje życia na przykład mojego iPhone'a. Skoro ktoś ryzykuje życie, prawda, czy śmierć w wodach Morza Śródziemnego, czy powiedzmy śmierć z wychłodzenia na granicy polsko-białoruskiej, to znaczy, że ma jakieś poważne powody, prawda? I być może pewna polityka Unii Europejskiej, polityka krajów, które stanowią tę zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, odwlecze coś na jakiś czas, ale w pewnym momencie być może, nie być może, ale na pewno poczucie frustracji w krajach, skąd nadciągają, przychodzą, prawda, migranci, będzie tak duże, że te wszystkie lęki przed przybyciem do Europy jakby zbledną zupełnie, prawda? To znaczy, skoro już teraz to zagrożenie fundamentalne własnego życia, prawda? Przecież na tych myślę, że większość uchodźców doskonale wie, że ryzykują życie, płynąc na pontonie, prawda, przez Morze Śródziemne. Skoro teraz jakby to ryzyko jest bagatelizowane przez nich, to wydaje mi się, że niewiele ich jest w stanie zniechęcić, prawda? Więc jakby i myślę, że wszyscy politycy w Europie mają tego świadomość, tak myślący jakby długofalowo, prawda? Bo kryzys klimatyczny i tak dalej, to wszystko jakby raczej będzie sprawiało, że będzie tych uchodźców, imigrantów więcej, a nie mniej. A myślę też, bo wspomina pan w książce o eseju Arendt z 1943 roku i tam wydaje mi się jakby dosyć dobrze jest to pokazane, że bo tak naprawdę my traktujemy uchodźców jako właśnie coś niewygodnego, w sensie coś, z czym my się jakoś musimy zmierzyć, nie wiem, jako pewnego rodzaju problem. A Arendt pokazuje też, że tak naprawdę uchodźcy nie chcą być nazywani, znaczy w sensie ci, o których wtedy pisała, nie chcą być nazywani uchodźcami sami. Na zasadzie, że jest to też coś niewygodnego i właśnie może też pokazanie takiej perspektywy, że tak naprawdę to nie tylko my się musimy mierzyć z czymś, co jest jakoś tam, jakby stawia pod znakiem zapytania nasze dotychczasowe dobre samopoczucie, ale też, że tak naprawdę takie proszenie o pomoc jest też jakby dużym ciężarem i czymś takim, co też może dobrze byłoby się przyjrzeć jakby z drugiej perspektywy, z tej perspektywy osób, które są do tego zmuszone i oczywiście wiadomo, że wolałyby być nazywane właśnie migrantami, ale muszą postawić się w tej sytuacji już takiej właśnie ostatecznej, więc jakby
wydaje mi się, że to jest... U Arendt jest taki, z tym słowem uchodźca jest jeszcze jeden problem. Miej też świadomość, ten dobrze pani podała, jakby rok, kiedy ten tekst powstał, prawda? On powstał też w innych okolicznościach i też te słowa mają swoją historię, one obrastają sensami, zmieniają swoje znaczenia, więc my, kiedy mówimy o uchodźcach, mamy na myśli jednak inny zespół zjawisk niż wtedy, prawda? Arendt wprost mówi, że wcześniej, czyli zanim słowo uchodźcy zostało użyte w odniesieniu do Żydów uciekających przed prześladowaniami nazistowskimi, mówiąc wprost, było stosowane w dwóch kontekstach, prawda? Albo ludzi, którzy uciekali przed prześladowaniami z powodów politycznych czy religijnych, albo ludzi, którzy uciekali przed karą. Takim przykładem jest Dedal, prawda? Najprawdopodobniej kogoś zabił w Atenach i musiał uciekać na Kretę, prawda? To jest przykład uchodźcy, który uchodzi, jego życie jest zagrożone, bo jakby zostanie zabity, ale jest w tym jakaś jego wina. Arendt stanowczo podkreśla, że uciekający z Europy czy z państw europejskich objętych już panowaniem Hitlera czy zagrożonych jakby tym panowaniem Hitlera i ideologii nazistowskich państw nie wynika z tego, że Żydzi uciekający mają jakieś poglądy polityczne sprzeczne z poglądami rządzących, prawda, tylko dlatego, że są Żydami. Mówiąc krótko, uciekają i ich jedyną winą jest to, że są. Prawda, że są Żydami, że jest ich pochodzenie, niezależnie od tego, jaki jest stosunek do judaizmu, do kultury żydowskiej i tak dalej, bo jak wiem, prześladowania, powiedzmy, zagłada dotknęła i Żydów zupełnie zlaicyzowanych, prawda, i odległych od tradycji judaizmu, i tych, którzy byli bardzo pobożnymi Żydami, prawda, bardzo tradycyjnie żyjącymi, więc jakby to nie była kwestia poglądów religijności, tylko była kwestia po prostu, że byli Żydami. Więc w tym sensie Arendt nie chce używać pojęcia uchodźcy, prawda, ale teraz to pojęcie ewoluowało, to znaczy już nie mówimy o poglądach politycznych, już nie mówimy o winie, z powodu której uchodźca uchodzi, tylko traktujemy, mówiąc krótko, to pojęcie jest już konstruowane po tekście Arendt w jakimś sensie. Kiedy mówimy o uchodźcy, mówimy o tych, których życie jest zagrożone, prawda? Nie dlatego, że czymś zawinili, a i nawet nie tym, że mają jakieś inne poglądy i wchodzą w jakiś ostry spór polityczny, tylko właśnie dlatego, że są prześladowani, bo są po prostu, prawda? I oczywiście tutaj dalej nie znika ten komponent bycia ofiarą, prawda? O którym też Arendt pisze, ale też znika to wszystko, co Arendt przeszkadzało w pojęciu, wszystko inne to Arendt przeszkadzało w pojęciu uchodźcy, prawda? I właśnie też tam chwilę później też pojawia się taka refleksja o tym, że właśnie jakby Europa wtedy też straciła swoją, może nie wtedy, ale że tak jakby najpierw jakby odzierając pewną grupę jakby też właśnie z takiego poczucia tego, że są obywatelami, wtedy już można tak naprawdę zrobić z nimi wszystko, a po raz drugi jakby Europa zawiodła wtedy, ale to już wtedy przytacza pan słowa Czai, o tym, że tak naprawdę odrzuciła tych słabszych. Tak naprawdę to rozróżnienie, że jakby cały czas jakby chcemy chronić pewną grupę, ale taką grupę, która jest... Europa może być niezawodna, może być opiekuńcza, ale tylko w pewnej jakby warstwie, na zasadzie takiej, że chronimy swoich. Więc jakby już takie budowanie... budowanie tych dwóch światów cały czas jest jakoś tam wzmacniane, niezależnie od tego, co by nie mówić na przykład właśnie o obozach przejściowych, albo tego, że jednak jakoś tam otwieramy furtkę, to cały czas jednak jest ta klamra jakoś tam zaciskana. Tak mi się wydaje, że to też jest dosyć znaczące. Giorgio Agamben w takiej książce, gdzie rozwija te pewne wątki Arendt, prawda, też budując swoją własną koncepcję w książce Homo Sacer, tam mówi, ja tutaj bazuję na jego jakby rozpoznaniu, że Żydzi w Rzeszy, którzy byli obywatelami Niemiec, przed wysłaniem do obozu byli pozbawieni obywatelstwa, prawda? Mówiąc krótko, nie możemy zabić obywatela naszego państwa, bo to jest morderstwo, ale kiedy pozbawiamy go obywatelstwa, to w gruncie rzeczy no, dokonuje się coś, no to nie jest morderstwem, nie jest zabiciem, prawda, i bez specjalnych wyrzutów sumienia na poziomie moralnym czy politycznym system może dokonywać tego, czego dokonywał, prawda. To jest bardzo charakterystyczne, że na poziomie symbolicznym potrzebne było tego typu wybieg, bo no, wszyscy widzimy, jaki to jest jakby wybieg, prawda, ale pokazuje też właśnie to chronienie swoich, to znaczy i pokazuje, jak umowna jest ta kategoria swojości, jak umowna jest kategoria tego, kim jest swój. Kiedy przyjrzymy się społeczeństwom Zachodu, Europy
to widzimy pewien paradoks, to znaczy z jednej strony wtedy, kiedy, i tu jest jedna figura retoryczna, dochodzi do tego święta demokracji, czyli wyborów, zaraz kiedy to święto się kończy, to druga figura retoryczna jest, mówi społeczeństwo nigdy nie było podzielone tak jak teraz. Prawda? To znaczy z jednej strony mamy święto demokracji, czyli ten najwyższy punkt wyrażenia siebie, a z drugiej strony wybory pokazują głębokie podziały fundamentalne, ideologiczne, światopoglądowe, które są w każdym społeczeństwie, mniej więcej pół na pół. To jest oczywiście uproszczenie, ale mniej więcej pół na pół. Mówiąc krótko, żyjemy w społeczeństwach radykalnie podzielonych i ja wyobrażam sobie, że ta narracja spajająca próbuje utrzymać rozsypującą się konstrukcję państwa narodowego i pokazać, że taki uchodźca jest o wiele bardziej inny niż ten inny, który jest tuż za miedzą, bo to jest sąsiad, który głosował na inną partię i my się nienawidzimy, prawda, my nie uznajemy w ogóle swojego prawa w ogóle do czegokolwiek i według rozmaitej retoryki najchętniej byśmy się tych osób z naszego państwa pozbyli. Oczywiście nie dochodzi jeszcze w państwach Zachodu do nawoływania do eksterminacji czy eliminacji, prawda, ale na poziomie retoryki, jak się czyta niektóre tytuły prasowe, to widzimy, że pozbawienie prawa do bycia Polakiem, czy domyślam się Amerykaninem i tak dalej, prawda, Francuzem, przeciwników politycznych, czy zwolenników innej partii jest na porządku dziennym, prawda. To my jesteśmy prawdziwymi Polakami, to my jakby bronimy tej prawdziwej polskości, w związku z czym inni do polskości nie mają prawa, się podszywają pod to, prawda. Te podziały są tak głębokie, że w gruncie rzeczy przekonanie nasze, że żyjemy w państwie narodowym, które jest jednorodne i w tym sensie jako jakiś monolit musi się przeciwstawić jakimś innym obcym, no jest kompletnie absurdalne. To znaczy w gruncie rzeczy jest to jakaś taka eskalacja, prawda, wrogości, która ma zamaskować jakieś inne głębsze podziały, wydaje mi się. I też właśnie w takiej sytuacji jakby też dosyć trudno jest mówić o takim pełnym przyjęciu właśnie na zasadzie jakby gościnności, ugoszczenia we własnym domu, ale też na końcu podaje pan, znaczy na końcu książki, podaje pan taki przykład tego, jak można byłoby może jakby łagodniej też trochę przybliżyć się przynajmniej jakby ku rozwiązaniu. Chodzi mianowicie o taką formę jakby sąsiadowania, w sensie, że możemy jakby przyjąć pewną grupę ludzi na zasadzie sąsiedztwa. Jakby sąsiedztwo nie jest już czymś, co jest jakby takie bardzo obciążające też, bardzo też wymagające, ale jednocześnie jakby udzielamy komuś pomocy i dajemy mu taką przestrzeń, którą też nie musimy ingerować. I tak samo ta druga osoba nie musi ingerować w naszą przestrzeń. I też poprosiłabym jeszcze o rozwinięcie tej. To jest kolejny też przykład, jak rządzi nami język, prawda? Ta metafora domu, która jest piękną metaforą i która przynosi wiele, wiele ciekawych tutaj jakby odkryć, kiedy myślimy o swoim byciu w domu, swoim zadomowieniu i tak dalej. Jednocześnie ma w sobie, jak każda metafora, pewne zagrożenia. Z jednej strony dom, my używamy jednego słowa w Polsce, znaczy jednego słowa w polszczyźnie mamy, natomiast no, w języku angielskim na przykład są te dwa słowa house i home, prawda, kiedy mówimy at home, czyli bycie u siebie, prawda, nakładamy te dwa sensy domu. Jeden to jest bycie u siebie, czyli to jest to miejsce najbardziej własne, które nas chroni przed światem i w którym czujemy się bezpiecznie nie tylko dlatego, że ma ściany i dach, ale też dlatego, że jesteśmy otoczeni bliskimi, kochającymi ludźmi, prawda. Jest to miejsce, w którym możemy spać, to jest jakby dość może trywialne, ale w gruncie rzeczy to jest miejsce, gdzie możemy zamknąć oczy i wiemy, że nikt z bliskich nam noża w plecy nie wbije, prawda? Nie tylko dlatego, że są ściany dookoła, ale dlatego, że po prostu sobie jakoś ufamy. Więc ten dom rozumiany jako to bycie u siebie nakłada się na dom w sensie czysto materialnym, prawda? Czyli budynek, budynki, osiedla, domostw ludzkich, ale z drugiej strony rozciąga się na coś takiego jak pojęcie państwa, czy ojczyzny, czy kraju, kiedy mówimy Polska naszym domem na przykład, czy możemy tutaj postawić sobie dowolnie inne państwo w podmiocie tego zdania, to w gruncie rzeczy rozciągamy coś, co jest bardzo prywatne i bardzo osobiste na strukturę, która w gruncie rzeczy, kiedy przenikniemy, jest nam radykalnie obca, no bo koniec końców siedzimy sobie w Krakowie i teraz tutaj, prawda, albo w dowolnym innym miejscu w Polsce. Wiele regionów naszego kraju nigdy nam nie byliśmy, nie znamy ludzi, którzy tam mieszkają. No jeżeli żyje nas tam 38 milionów teraz w Polsce mniej więcej, no to oczywiste jest, że nie mamy żadnych kontaktów z większością, prawda, Polaków, więc ich bliskość i bycie u siebie na przykład nasze
krakowian na przykład, nie wiem, na Podlasiu czy powiedzmy zachodniopomorskim jest mocno umowne, prawda? Dlaczego bardziej mam się czuć u siebie na Podlasiu, bo to jest część mojego kraju niż na przykład we Włoszech, prawda, czy w Czechach. To jest też pytanie, dlaczego to jest moje miejsce. Więc rozciąganie tej kategorii domu na państwo i na kraj sprawia, że nagle staramy się tego państwa chronić tak, jak chronimy naszego domu. I to chronienie naszego domu jakoś jest uzasadnione, bo to jest ta sfera najbliższych relacji i rzeczywiście na ogół obcych do domu nie wpuszczamy, prawda? Większość pomocy, którą możemy świadczyć ludziom potrzebującym, którzy by pukali do naszych domostw, dosłownie tego słowa znaczeniu, możemy świadczyć bez wpuszczania ich przez próg, prawda? To znaczy jakaś pomoc, zapewnienie noclegu i tak dalej, niekoniecznie muszą spać w naszym łóżku, a ich potrzeby mogą zostać zaspokojone tutaj. Natomiast kiedy rozciągniemy to na kategorię kraju, to nagle okazuje się, że wpuszczanie migrantów przez granicę, kiedy nam się nagle jawi jako wpuszczanie kogoś do naszego własnego prywatnego domu, to rzeczywiście to może robić jakoś poważne zagrożenie. Nawet fale, tysiące obcych ludzi chcą być do mojego domu. Nie chcą być do mojego domu, bo ja ich nigdy w życiu nie zobaczę. Gdyby wyszli do mojego domu, to ja bym ich zobaczył, prawda? Więc myślę, że ta kategoria sąsiadowania nie jest łatwym wybiegiem z tej sytuacji, ale pokazuje, że w gruncie rzeczy to, czego oczekują uchodźcy, to nie chcemy być naszego domu, tylko chcemy być waszymi sąsiadami. Nawet możecie nas w ogóle nie zauważyć, tak nie zauważamy większości naszych sąsiadów, prawda? Będziemy sobie prowadzili spokojne życie gdzieś tam i nawet nie dotyczycie naszego istnienia, prawda? W gruncie rzeczy praktyka większości krajów, które przyjmowały migrantów, to pokazuje, prawda? Oczywiście są sytuacje ekstremalne, są jakby problemy, nie wiem, we francuskich, prawda, gettach dla krajów wspólnych, znaczy dla mieszkańców, dla ludności, prawda, pochodzenia arabskiego z krajów, które należały do Francji, w sensie były pod panowaniem francuskim i tak dalej. To są pewne problemy, które są realne, to znaczy nie należy tego bagatelizować, ale jednocześnie mamy do czynienia z wieloma kulturami państwami wielokulturowymi, jak na przykład Stany Zjednoczone, gdzie to funkcjonuje po prostu i jest. Także na zasadach sąsiedztwa, niekoniecznie nawet dobro sąsiedztwa, ale pewnego jakby nie wchodzenia sobie w drogę, więc wydaje mi się, że te obawy, że ktoś nam, nie wiem, nabłoci, prawda, czy naniesie błota na nasz dywan w naszym domu, są przesadzone, prawda, bo nigdy tego błota nie zobaczymy i tych butów, które te błoto to przynoszą, po prostu nie zobaczymy nawet, więc to też pokazuje, jak metafory nami rządzą i jak język potrafi kreować rzeczywistość w gruncie rzeczy. Myślę, że właśnie takie podsumowanie, w sensie ta kategoria sąsiedztwa i jakby takie umożliwienie przestrzeni innym, tak mogłoby domknąć też dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Dziękuję.